Ale zimno. Dorzuć coś do ognia. Czekaj, może ten komiks. Ogłupiałeś! Co? Sferalny major Mebiusa. Feralny co? Feralny major! Biały Kruk, jeden z najważniejszych twórców światowego komiksu. Skąd ty takie rzeczy w ogóle wiesz? Słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00. Witam wszystkich w 362 odcinku audycji Prosto z kadru. Za sterami Szymon Dopierała, przed mikrofonem Filip Bąk oraz Wojciech Nelec. Jeśli macie wśród ulubionych na Facebooku stronę Prosto z kadru, to doskonale wiecie, ponieważ zapowiedzieliśmy przed chwilą, że dzisiaj będzie audycja, gdzie chcielibyśmy wam przedstawić komiksy z gatunku science fiction. Tak nam się akurat udało zebrać komiksy, które wychodziły u nas w kraju przez ostatnie parę miesięcy, żeby elegancko tutaj tematycznie wszystkie ładnie dobrać. Tydzień temu było o westernach, za tydzień planujemy superhero, dzisiaj science fiction. Jakie to będą komiksy, no to na razie podtrzymamy was w niepewności, aczkolwiek już możemy uchylić rąbka tajemnicy, że będzie to komiks na pewno europejski, dwa polskie oraz jeden japoński. Jeszcze chciałbym wam przypomnieć, ponieważ tydzień temu odpaliłem konkurs. Do wygrania jest no rzecz, taki drobiazg, ale rzecz z drugiej strony nie byle jaka. Violent Wrestlers, tom pierwszy Triple Sec, znaczy tom, albumik pierwszy Triple Sec versus Tuxedo, to jest zin. Nie będę ukrywał, ale to jest nie byle jaki zin, ponieważ jest to komik zrobiony przeze mnie. I tutaj właśnie chciałbym wam dać możliwość, żebyście mogli również wziąć do ręki ten komiks. Taka właśnie jakby niespodzianka z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia ode mnie. Zasady są banalnie proste. Otóż wchodzicie na stronę Prosto z kadru na Facebooku. Tam jest odpalony temat i komentujecie, ale wasze komentarze to mają być jakieś dowcipy, komiksy, rysunki satyryczne, jakieś wideo czy nagrania audio. Czyli na przykład filmiki z Familiady. Ale związane tematycznie z klockami Lego. O, to już się ciekawie robi. Tak, bo właśnie tak swoją drogą, jeśli właśnie jesteście fanami klocków Lego i na przykład robaczków, to szczególnie z tego powodu powinniście być zainteresowani robaczków, no bo to masz takiego robaczka, nie? On się bije tu z robaczkiem takim. No ale on jest podróbą figurki Spidermana. A on też jest figurką, okej, okay, no to w takim razie klockami Lego i figurkami. Ogółem Violent Wrestlers to jest taki official bootleg fanart spin-off od serii Łukasza Kowalczuka w Reckless Wrestlers. Polega to na tym, że są to walki postaci z różnych uniwersów. I w moim komiksie jest to właśnie reprezentant uniwersum robotów oraz reprezentant uniwersum polegającym na tym, że żyją tam modele zabawek podrób wykonanych w Chinach przez dzieci stworzone na wzór postaci z kreskówek i komiksów z lat 80. i 90. Tak, i szczególnie, że jest to bootlegowy spin-off serii niezależnej, to lata 90. pełną parą jeszcze bardziej. Ja was gorąco zachęcam, ponieważ no, chciałbym, żebyście przeczytali moją pracę, a wiem, że czasem to jest niedostępne, trudno dostępne, także zapraszam was gorąco, żeby wziąć udział w zabawie. Przypominam na Prosto z kadru na Facebooku jakiś zabawny komentarz związany tematycznie z klockami Lego. I ogółem jeszcze zabawa jest taka, że jeśli będzie dużo tych komentarzy, to ja mam parę tych sztuk i z wielką przyjemnością obdaruję nawet każdego, także nie bójcie się brać udziału. Jeśli naprawdę znajdziecie coś słabego, no to ja napiszę, że no sorry, ale nie postarałaś się, nie postarałeś się, także nie ma, chodzi mi o to, że nie ma tutaj konkretnej puli, że jest tylko jeden do wygrania, czy dwa do wygrania. Każdy ma szansę. Każdy ma szansę, oczywiście, ale jest to taki drobiażdżek, mam nadzieję, że wam się taki pomysł spodoba. Ale wróćmy teraz do naszej audycji dzisiaj o komiksach science fiction, ale to za chwileczkę, ponieważ najpierw Szymon wam puści kawałek zespołu Satori. Rozpoczynamy audycję dzisiaj komiksy science fiction, czyli ogółem będziemy prezentować te, które z Wojtkiem przeczytaliśmy w ostatnim tygodniu. Przeczytałeś coś z komiksów? No, oczywiście, że tak. Czy tylko Batmana, czy też? Tak, ja jestem fanatykiem Batmana, czytam tylko Batmana. Jak przychodzisz do domu, to na czarnej szafce są tylko, na czarnej półce są tylko czarne komiksy, czarne jak kawa.
Jak Batkawa, tak, z Batmanem. Ja nie czytam niczego innego, gardzę komiksem europejskim, azjatyckim, tylko amerykańskim. Ale słuchaj, to ja mam coś dla ciebie, co być może ciebie zainteresuje, ponieważ możliwe. Poniekąd też tu występuje Batman, na pewno Robin. Robina gdzieś tutaj znalazłem, ale w taki nietypowy sposób. Mowa tutaj o komiksie z wydawnictwa Taurus Media, taka seria jak Urban. Przyniosłem do radia pierwsze dwa tomy, aczkolwiek z tego co... Już wyszedł trzeci. Już trzeci można dostać, oczywiście. Pierwszy to nosi tytuł Reguły gry, a drugi Idąc na śmierć. Ogółem historia polega na tym, że poznajemy młodego Zacharego Buza, który wyjeżdża ze wsi, czy w sensie tam z regionu, gdzie są same farmy, do miasta Uciech, takiego miejsca, które zajmuje się tylko i wyłącznie rozgrywką. To jest trudna nazwa, prawdopodobnie źle przeczytam, Montplaisir. Zwróciłeś uwagę na rok, w którym się właśnie toczy akcja. Tak, no 2059, czyli jak najbardziej pasuje do dzisiejszej audycji. No właśnie, bo to trzeba uściślić. Dlaczego został ten wybrany, a nie inny? I nasz Zachary przyjeżdża po raz pierwszy do tego wielkiego miasta i wraz z nim poznajemy to miejsce. Miejsce dosyć specyficzne, ponieważ już nawiązując, tłumacząc o co chodzi z tym Batmanem, każdy z uczestników tego miasta Uciech, każdy z turystów ma strój. Normalnie raj dla cosplayerów. Ponieważ wszyscy są przebrani za jakieś króliki, za jakieś lwy, postaci z komiksów. Można... Ci z was, którzy mają wprawne w oko w doszukiwaniu się szczegółów, to dostrzegą właśnie człowieka przebranego za krowę, człowieka przebranego za Flasha z komiksów DC. Za Flaszkę. Oczywiście wcześniej wspomniany Robin. Miasto Uciech, czyli jak się spodziewamy, same przyjemności i kasyna. O, jest Robin, znaleźliśmy. Dobrze. 44 strona w tomie drugim. Ale to jest to, że ja tak teraz wertuję i Wojtek od razu jest Robin. Zaczął merdać ogonem, zadowolony, znalazł. Wracając do tego miasta, to w tym miejscu oczywiście mamy mnóstwo rodzajów uciech. I to są oczywiście jakieś parki rozrywki, to są drogie hotele, kasyna. Aczkolwiek królik, koleś przebrany za królika, który jest jakby szefem całego tego miasta, ma tutaj taką niebagatelną rozrywkę, w której wszyscy... Uczestnicy śledzą losy pojedynku między lokalną policją a mordercą. To brzmi dosyć tajemniczo. Otóż tak, nasz Zachary Buz przyjeżdża do tego miasta, żeby zostać tym policjantem. Na początku przechodzi testy, przez to, że on jest duży, olbrzymi, taki niczym pudzian, dobrze zbudowany koleś. To nie radzi sobie za bardzo z tymi jakimiś sprzętem, który jest normalnie na wyposażeniu tej policji. Nie może sobie swobodnie latać i w trakcie treningu przegrywa ze swoim kolegą i to właśnie na początku, w pierwszym tomie, ten jego kolega zostaje tym właśnie policjantem, którego losy będą obserwować wszyscy widzowie w całym tym mieście. Obserwować, ponieważ na siłę wręcz jest im to wszystko przedstawione, ponieważ wszędzie mamy jakieś ekraniki, nawet w ubikacji, nawet w sypialni, nawet małe dzieci są zmuszone do tego, że w pomieszczeniu, gdzie się bawią normalnie, to jest ekran, gdzie jest na siłę emitowany właśnie ten pojedynek. I całym tym miastem steruje... Że aż strach otworzyć lodówkę? Nie było kadru z lodówką. Ojej. Ale że ubikacji to już jest zaskakujące. Tak. Całym tym kompleksem oczywiście rządzi internet, znaczy jakaś tam sieć lokalna, także na początku ten policjant na moment przed wejściem w akcję dostaje wszelaką pomoc, że wie, gdzie ten morderca się znajduje, wie w jakim budynku, jaką taksówką przyjechał, ale na moment, kiedy już ma dojść do tej konfrontacji, jakby jego kontakt z tym całym, z tą pomocą naukową urywa się, jest dany tylko i wyłącznie na siebie. No i to właśnie jest taka na śmierć i życie pojedynek, tacy współcześni gladiatorzy, tylko że Koloseum to jest całe miasto. I mogą na tym również ucierpieć niewinni ludzie. Tak. Ale równocześnie widzowie mogą również być
brać udział w ten czy w inny sposób, że nagle widzą na ekranie, o, tutaj walczą, nagle bum, okazuje się, że przez okno waszego domu tak, przylatują, walczą w ten sposób. A mogą też pomagać, albo przeszkadzać? Wiesz co, na razie tutaj do takiego incydentu nie doszło. Także trudno mi powiedzieć, tej zasady nie są do końca jasne. Wiemy tylko, że koleś przebrany za królika rządzi całym tym systemem, wszystko tu jest oparte o ściśle przygotowany marketing. To jest takie show, które jest charakterystyczne dla tego miejsca. Aczkolwiek nasz Zachary nie jest jedynym głównym bohaterem, ponieważ drugim bohaterem jest mały chłopiec Colton, który ucieka od swojego opiekuna i trafia na ulicę. I jakby obserwujemy to miasto i z punktu widzenia osoby, która jest w wyższych sferach, ponieważ tego policjanta traktują oczywiście z wszelakimi wygodami. Ma dostęp do wszelkich luksusów. No wiadomo, no w końcu będzie tym całym gladiatorem, policjantem, no więc musi wypocząć, może przecież zginąć, więc warto, żeby był szczytu swoich możliwości. Aczkolwiek mały Colton trafia na ulicę i poznajemy jakby to miasto z innego punktu widzenia. Okazuje się, że królik rządzi dosyć specyficznymi zasadami. On ma taką zasadę, że drobnych przestępców, na przykład złodzieja czy coś, nie wrzuca do więzienia. Tu na początku, jak już nasz Zachary przyjeżdża do tego miasta, jest świadkiem tego, jak jakiś złodziej kradnie pani przebranej za królika, jej walizkę i chce wziąć udział w pościgu, ale jego mentor każe mu, żeby był spokojny i obserwujemy zdarzenie, kiedy to właśnie jakaś ważka podlatuje do tego złodzieja, razi go prądem i w ten sposób jakby od razu kara zostaje wykonana. Tak jest. I właśnie nasz Colton... Razi go na śmierć tym prądem? Nie razi go na śmierć, ale na pewno to jest bardzo, bardzo bolesne, nieprzyjemne, zgadza się. Nasz mały Colton właśnie jest na ulicy, no nie ma żadnych pieniędzy, jest sam, zgubił się i poznaje takiego ulicznego magika. I tutaj się pojawiają pierwsze problemy, ponieważ Colton jest bardzo zmęczony, chce iść spać, ale jak na moment, kiedy już zasypia, to podjeżdża mały robocik, razi go prądem, ponieważ ten strażnik miejski, ten robocik informuje, że nie wolno spać w miejscach publicznych. Ojej. No i tu jest problem. No i ten właśnie uliczny magik, który później, poznajemy całą jego historię, przygarnia małego chłopca i pokazuje mu, jak można przeżyć w tym całym okrutnym mieście. Okrutnym, ponieważ ludzie, którzy przyjeżdżają, narobią sobie długów, no nie mogą opuścić, muszą ten dług oczywiście spłacić. I mamy taka, już zdradzając, uchylając rąbka tajemnicy, takie ciekawostki, że mogą spać jedynie w miejscach, gdzie są składowane śmieci. Tylko problem polega na tym, że co 6 godzin, punktualnie o 6 rano i o 12, jakby te śmieci są utylizowane w taki sposób, że są niszczone. Sublimują. Czyli wyporują. Musisz się obudzić w odpowiednim momencie. Tak, i uciec, żebyś po prostu nie zginął przez przypadek. Co więcej, każdy z tych miejsc, gdzie jest ten cały śmietnik, ma taką bramkę, gdzie jakby od razu szyfrują twój kod DNA, że już nie możesz wrócić do tego śmietniska. Czyli jedna nocka na jednym śmietnisku. Tak jest. I często oni muszą wędrować po parę godzin, żeby znaleźć inne miejsce, gdzie mogą po prostu chociaż na chwilę się zdrzemnąć. No świat jest niesamowity. No mamy tutaj inny przykład takiej twardego życia. Jest na przykład pani w windzie, która w której posesji, gdzie zatrzymał się nasz główny bohater Zachary Bass, która właśnie na te wszystkie piętra zawozi, jest cała obtatuowana w tych różnych komercyjnych markach. Jak się poznajemy jej historię, ona musiała dać się wytatuować, żeby móc tam w pewnym momencie swojego życia przeżyć, ponieważ dostawali jakąś tam drobne wynagrodzenie za to, że są żywą reklamą. No i tego typu problemy. Czyli innymi słowy, bohaterowie żyją w świecie dosyć nietypowej, brutalnej rozrywki. Czy żyją w świecie rozpusty, w miejscu, gdzie jest tylko i wyłącznie, miejsce, które jest nastawione tylko i wyłącznie na rozrywkę, aczkolwiek pokazuje nam komiks też, że nie do końca wszyscy mają tam frajdy przebywaniu w tym miejscu. Nie ma miejsca miejscu. Idealnego przecież. Nie ma miejsca idealnego, oczywiście. Nasz Zachary jeszcze ma takiego swojego przyjaciela, którego tylko on widzi, z którym rozmawia i który pomaga mu w różnych problemach. Jego
przyjaciel, jeszcze nie do końca dowiadujemy się, to jest, znaczy na początku widzimy, że to jest zabawka, ale prawdopodobnie to jest jakaś jego postać z ulubionego filmu, ulubionego serialu animowanego, który właśnie niczym mentor pomaga mu i pomaga mu myśleć, rozwiązywać jakieś problemy, wychodzić cało z opresji. Także komiks naprawdę niesamowicie wkręca. Ten świat jest bardzo pomysłowy, z jednej strony brutalny, z drugiej strony bardzo oryginalny. Ci wszyscy ludzie ubrani w te kostiumy naprawdę dodają egzotyki, ponieważ mamy i Królewnę Śnieżkę, i Pirata, i Flesza na jednym kadrze praktycznie. A jeśli chodzi o rysunki, to no myślę, właśnie, że bardzo atrakcyjna strona. Dokładnie, nie da się ukryć, że album przede wszystkim od razu już przyciąga wzrokiem i nie chce się go odstawić, bo po prostu na niektóre plansze, kadry można się wpatrywać przez dłuższą chwilę. Ja zresztą przed audycją, jak przeglądałem komiks, to się zatrzymywałem na dłużej, na pojedynczych stronach, po prostu aż no pięknie się patrzyło na to wszystko, szczególnie, że i sama kreska jest taka jednocześnie bardzo szczegółowa, a w niektórych momentach no nie chcę użyć słowa kreskówkowa, ale po prostu każda z tych postaci jest tak skonstruowana, że od razu widać, czym się charakteryzuje, że jest taka, że każda z nich jest inna. Tak, ja tutaj zastanawiałem się. I kolory są niesamowite. Tak nawiasem znalazłem Batmana. Jest kostium Batmana, no, faktycznie. Jest kostium myszki Miki. Z Futuramy jest Bender. Tak jest. A to jest postać z Mario, to jest Hellraiser, to jest Venom. Dobra, tak wtrąciliśmy. Jest co wyłapywać w każdym razie. Mnóstwo jest naprawdę ciekawostek. No, Spider-Man. Roberto Ricci, odpowiedzialny za rysunki i kolory, naprawdę prezentuje niesamowity potencjał, talent. Jeszcze tutaj warto zaznaczyć, że w kolorystyce pomaga mu Giovanna Nero. I ja tak się zastanawiałem, jak to określić. Wydaje mi się, że on jakby tutaj ma jakby ciągoty do alternatywy, którą to alternatywę rysuje w sposób realistyczny. Stąd mamy właśnie specyficzne wyrazy twarzy tych bohaterów, że oni nie wyglądają tak jak z mainstreamowego komiksu amerykańskiego, aczkolwiek kreska mocno przypomina mainstreamowy komiks amerykański. Bardzo realistyczna, bardzo przyjemna dla oka, subtelna kolorystyka, chociaż bardzo bogata. A jednak ci ludzie mają te takie zniekształcenia, ta karykaturalność. No właśnie, bo proporcje ciał i tak dalej, i te wszystkie, to jak ubrania na nich leżą i tak dalej, to wszystko wydaje się takie bardzo realistyczne, ale potem właśnie patrzymy na te ich twarze, głowy i widzimy właśnie takie no typowe cechy kreski, które mają nam tak jakby mówić o tym, z jaką postacią mamy do czynienia pod względem właśnie ich charakteru i tego, co robią. Ja na przykład, może kojarzysz, taki był kiedyś eksperyment, że dzieciaki rysowały jakieś stwory, a potem ktoś artyści... Ja bym to tak interpretował, że rysunki wyglądają w ten sposób, jakby ktoś od kreski takiej alternatywnej, kartunowej, najpierw zrobił jakby szkic, a potem ktoś kolorami wyciągnął to do realistyki. Można tak to porównać. Faktycznie można też to w ten sposób urać słowami. A za scenariusz jest odpowiedzialny Luke Brunswick. Także to trio prezentuje niesamowity komiks Urban z wydawnictwa Taurus Media. No przechodzimy teraz do kolejnego komiksu, ale zanim przejdziemy, to tak, jeszcze ja Wojtek chciał coś powiedzieć. Tak, chciałbym tylko tak rozjaśnić, żeby nie było te moje poprzednie deklaracje, to był oczywiście żart, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że jestem zaślepionym fanboyem, ale oczywiście pewnie nikt mi nie wierzy. Filip to potwierdzał, uśmiechając się teraz po cichu do siebie. Chodzi ci o to, że nie czytasz tylko i wyłącznie Batmana. Tak, nie, no oczywiście. Tak jak już chyba kilka razy mówiłem, obecnie chyba kupuję więcej komiksów z Boom Studios dla młodszego czytelnika niż Batmana. Bo tutaj warto, drodzy słuchacze, dopowiedzieć, że Wojtek też jest jeden z redaktorów Batcave. I musisz stąd to znowu mówić. Batcave. No właśnie stąd takie wyjaśnienie, że ten żart, że tylko Batman. Okay. Że niektórzy nie wiedzą, że się udzielasz jeszcze w internetach. No to wyjaśniłeś kontekst żartów.
Dobrze, bardzo dobrze. To przejdziemy teraz do następnego tytułu. Wydawnictwo Ongryz. To jest wydawnictwo, które specjalizuje się w wydawaniu u nas starych polskich komiksów. Starych, ale klasyków, jarych. Tak. Oczywiście. I chwała temu wydawnictwu, ponieważ naprawdę dzięki temu współczesny czytelnik ma dostęp do klasyków polskiego komiksu, do takich rzeczy, do których niekoniecznie chce nam się dokopywać tak naprawdę, ponieważ przynieśliśmy do radia Tajfun Zagadka Układu C2 i ten komiks miał swoją premierę w październiku 2014 roku, ale tak naprawdę on ukazał się po raz pierwszy w 1984 roku na łamach Świata Młodych. Jak kojarzymy, to na łamach Świata Młodych pojawiało się mnóstwo kultowych komiksów i z Tajfunem jest tak, Tadeusza Raczkiewicza, że po paru latach, kiedy on przyjechał na któryś tam festiwal w Łodzi, nie pamiętam w którym roku. To miał przerwę, tak? Tak, to się okazało, że on ma cały czas grono wielkich fanów i ci ludzie tak naprawdę mają swoje własnoręcznie robione albumy z tych wycinków ze Świata Młodych i w ten sposób jakby... No później Mandragora wydało wznowienie tych Tajfunów, aczkolwiek niektórzy mieli pewne, jak to się mówi, mieli do tego zastrzeżenia, do tego albumu. W każdym razie Ongryz teraz elegancko kolejne albumy, i te nowe, i te stare, wydaje u nas na rynku polskim. Zagadka Układu C2 wydana była w twardej oprawie, ale to była wersja kolekcjonerska, tylko 50 sztuk, a można dostać ze spokojem w miękkiej oprawie. Kim jest Tajfun? Tajfun to jest główny bohater. On ma dwie piękne pomocnice. Jest to Mar, brunetka, oraz Chris, blondynka. I ogółem Raczkiewicz tutaj łączy w swoich komiksach science fiction metodologię, wątki rodem z westernów, z komiksów przygodowych. Miesza te swoje klimaty, ale wszystko oczywiście dzieje się w kosmosie. I na czym polega zagadka Układu C2? Polega na tym, że Sullivan, baza federacji znajdująca się właśnie w tym odległym układzie planetarnym C2, tym tytułowym, została zaatakowana przez Moonów. I Moonowie stanowią wielkie, wielkie zagrożenie nie tylko dla naszego wszechświata, ale jak się okazuje w treści komiksu, również dla innych wszechświatów. Brzmi dosyć zagadkowo, no niestety nie będę więcej spoilerował, żebyście mieli oczywiście przyjemność z czytania komiksu, aczkolwiek tutaj naprawdę Tadeusz Raczkiewicz sporządził niesamowitą zagadkę i nasz Tajfun wraz ze swoimi koleżankami, w zasadzie to z jedną koleżanką, bo Chris nie udało się uciec na początku przed obławą złych Moonów i przez cały czas śledzimy losy właśnie Mar i Tajfuna. Ogółem akcja bardzo szybko nabiera tempa, wręcz bym pokusił się o sformułowanie, że leci momentami na łeb na szyję, ponieważ bardzo dużo tutaj różnych przygód, różnych wątków drobnych nasz autor zamieścił. No właśnie jak tak kartkuję komiks, to widzę, że właśnie takich nie ma jakichś tutaj dialogów na całe kadry, całe strony, tylko właśnie akcja prędko idzie do przodu. Widać, że się dużo dzieje po drodze. Aczkolwiek tutaj jednak komiks 84 roku, no warto jednak zaznaczyć, że niektóre rozwiązania technologiczne dla nas współczesnych czytelników mogą wydawać się po prostu zabawne. No wiadomo, pewne rozwiązania science fiction, stare rozwiązania science fiction będą nas po latach albo właśnie tak bawić, będziemy z takim uśmiechem na twarzy patrzeć na te rozwiązania, pomysły. No niektóre po prostu nie przetrwały tej próby czasu. Wiesz, ja się czasem śmieję, jak jest jakiś film science fiction z ubiegłego wieku i na przykład akcja dzieje się w 2010 roku czy coś takiego. No. Wiesz, my żyjemy w 2014, więc... Lada chwila będzie 2015 i to będzie rok, w którym Marty McFly przeniósł się do przyszłości właśnie 2015. Doczekamy się i tych butów, z tego co widziałem ostatnio. Ta deska hoverboardowa też już jest stworzona. Co prawda nie jeździ po wszystkich płaszczyznach, ale po specjalnej, ale też już jest, więc... Tak, no, musimy gonić, żeby te filmy zgadzały tak, się. Tak, tam chyba jeszcze były szczęki sprawnie. 14 bodajże, ale myślę, że nadrabia to fakt, że będziemy mieć 7 Gwiezdne Wojny w tym roku.
w 2015, ale to już taka dygresja. W każdym razie Tajfun no, czyta się momentami z uśmiechem na ustach, aczkolwiek to jest klasyka, więc my jako widzowie współcześni, którzy już na swoim koncie mamy naprawdę, na pewno mnóstwo filmów science fiction nowszych, współczesnych, gdzie ta wszystka cała technologia poszła bardzo mocno do przodu, no mamy pewne wymagania już, znaczy, nie ukrywają trzeba, tego trzeba przede wszystkim po prostu czytając tego typu albumy wziąć właśnie pod uwagę, kiedy zostały tworzone, bo wtedy tak właściwie będziemy mogli docenić ich pomysłowość, bo wiadomo, jak będziemy to oceniać przez pryzmat tego, co wiemy teraz, to wiele rzeczy nam będzie się wydawać śmieszne, natomiast jeśli faktycznie tak jakby cofniemy się czasem do tych lat 80., no to wtedy prawdopodobnie będzie nam to wszystko lepiej, łatwiej, że tak powiem, strawić. Komiks Tajfun to jest niesamowity powrót do przeszłości. Z wielką przyjemnością czyta się tego typu historie, ponieważ to jest, chłoniemy klimat lat 80. polskiego komiksu, co czytali nasi rodzice, jeśli zaczytywali się w świecie młodych. Naprawdę niesamowita lektura pod wieloma względami i bardzo fajna. Myślę, że jeśli chcielibyście, w zasadzie każdy szanujący się komiksiarz powinien jakby uzupełniać swoją wiedzę o klasyki polskiego komiksu, także Tajfun w tym momencie jest jeden z tych lektur obowiązkowych, tak. A dla miłośników science fiction to na pewno będzie niesamowita ciekawostka. Także Tajfun, zagadka układu C2 z wydawnictwa Ongryz. Wracamy do komiksów science fiction, ale jeszcze komentarz na Facebooku tutaj od naszego słuchacza, że tylko laserowego przecinania planety widział tylko i wyłącznie w Tajfunie. Oczywiście zgadzamy się. Aczkolwiek konkurs, słuchajcie, Violent Wrestlers do wygrania. Póki co na prosto z kadru na Facebooku wrzucajcie komentarze zabawne, tematycznie związane z klockami Lego. Na zachętę podpowiem, znaczy dopowiem, że Violent Wrestlers to jest zin zrobiony przeze mnie, także mam wielką przyjemność zaprosić was. Jeśli chcecie wesprzeć i poprawić nastrój Filipowi, to zapraszamy do konkursu. Ale teraz przejdźmy do kolejnego niesamowitego arcyklasyka polskiego komiksu, ponieważ wydawnictwo komiksowe po raz pierwszy, jako pierwsze wydawnictwo w historii, wydało całego Funkiego Kowala w zbiorczym tomie i to się okazało był strzał w dziesiątkę. Tak, trzeba tylko nadmienić, że wcześniej jeszcze wydanie zbiorcze w twardej oprawie wydał Egmont, jednak brakowało w nim części najnowszej. Czwartego tomu, który wyszedł całkiem niedawno właściwie. Chyba rok 2010 albo 2011 zdaje się. Już 2011. Tak, 2011. Tak, to wtedy jeszcze po prostu go nie było, a teraz właśnie, tak jak wspomniałeś, wydawnictwo komiksowe bodajże na tegorocznej MFC była premiera właśnie pięknego wydania zbiorczego albumu w twardej oprawie, który zbiera cały dorobek związany z tą postacią. Tak, mamy 4 tomy, Bez oddechu, Sam przeciw wszystkim, Wbrew sobie, Wrogie przyjęcie, a dodatkowo jeszcze czarno-białe plansze oraz wywiady z autorami komiksu. Jeśli wcześniej nie mieliście do czynienia z postacią Funky Kowala, to najkrócej jak można opisać historię tego bohatera, no jest to postać komiksowa kultowa lat 80. właśnie komiksu polskiego science fiction. Funky Kowal jest przedstawicielem takiego typowego twardego detektywa, policjanta, który rozwiązuje wszelkiego rodzaju sprawy w specyficzny męski sposób, mając piękne kobiety u swojego boku i wiernych towarzyszy z wąsem, że tak powiem, bo tak zaczęliśmy wcześniej od Tajfuna, bohater z wąsem, to jak zerkniecie do Funky Kowala, to czy czwarte bohater też będzie miała wąsa. Zatem tak, jest to era wąsaczy, zdaje się, w polskim komiksie. Współczesny czytelnik by stwierdził, że to era hipsterów była. Funky Kowal jest hipsterem? Nie. Funky Kowal jest twardzielem, tak, jakich mało. Dokładnie. No więc Funky Kowal, on zostaje na początku pierwszego albumu wciągnięty w pewne zamieszanie, w pewną intrygę, o której się dowiaduje właśnie, kiedy chciano go wystawić. I wraz właśnie z pomocą agencji
prywatnej agencji detektywistycznej Universe. Miała rozwiązać zagadkową sprawę, która będzie się ciągnąć właśnie przez cały album. I ma to związek z aferą polityczną, z pewnymi tajnymi powiązaniami w kraju, w którym toczy się akcja, w przyszłości naturalnie. I mamy tutaj właśnie taką intrygę, nie wiemy kto jest po czyjej stronie na początku, mamy mnóstwo zwrotów akcji po drodze, niespodzianek i oczywiście wybuchów. Mamy dosyć wielki problem, jeśli mielibyśmy teraz jakby recenzować, oceniać ten komiks, ponieważ to już jest klasyk, więc praktycznie trzeba o nim mówić tylko w superlatywach. Aczkolwiek zanim przejdziemy jakby do jakiejś oceny, to może suche fakty. Przede wszystkim to, że ten komiks powstawał na przestrzeni wielu, wielu lat. Tak. Od lat 80. A jak słyszeliście, czwarty tom wyszedł w 2011 roku. Tak. 30 lat różnicy. Dokładnie, ponieważ pierwsza część wyszła w latach, początek lat 80., potem przeszliśmy do lat w sumie 90. I właśnie po dobrych 20 ponad latach nastąpił powrót do tej postaci i z tego, co sam sprawdzałem, przyjął się z różnym odbiorem. Natomiast w kontekście tych pierwszych tomów, to tak, jest to, tak jak mówiłeś, klasyk. No, ja muszę ci przyznać szczerze, że jak ja się z nim zapoznawałem, no to wciągnął mnie ten świat jak najbardziej. Im dalej, tym lepiej. Natomiast no, na samym początku nie trudno było zauważyć pewnych minusów, które oczywiście potem zaczynają być poprawiane, i bo na przykład jak wcześniej rozmawialiśmy tutaj, takich jakby dużo, na przykład w narracji było takich dużo skrótów, co na przykład mnie irytowało, gdzie właściwie całe sekwencje zostały sprowadzane do jednego zdania czy dwóch zdań w tych dymkach narracyjnych. To znaczy, tutaj jakby chciałbym to, co powiedziałeś, ująć w inne słowa. Chodzi o to, że to jest zupełnie inny sposób opowiadania komiksem, tak, niż współczesne komiksy. Zdecydowanie. I odbiorca, czytelnik komiksu przyzwyczajony do, tak jak wspomniałem, współczesnych dzieł, no to będzie miał taki trochę przeskok do innego rodzaju narracji. Faktycznie dużo tekstu, akcja jest dosyć mocno momentami upchnięta. Odnosi się wrażenie, że brakuje tego oddechu w komiksie. Mhm. Aczkolwiek oczywiście to nie jest, nie wpływa na to, że komiks jest gorszy. Nie. Tak jak mówiłem, na początku... Zupełnie inny rodzaj opowiadania. Na początku widać to jakby... nie wiem, różnice. Różnice, tak, bo generalnie tak jest właśnie, chociażby te skróty narracyjne, będę do nich tak wracał, one mi się mocno skojarzyły ze sposobem opowiadania historii komiksów w latach, nie wiem, 50-tych, 60-tych, a tu mamy do czynienia z komiksem z lat 80-tych, więc po prostu myślałem, że tak jakby sposób opowiadania będzie bardziej rozbudowany. No ale oczywiście to potem... widać, że wszystko jest już dużo, dużo lepiej. Im dalej, im dalsze te części tych kolejnych historii, tym z tym wszystkim lepiej. Wszystko jest tak jakby dużo jaśniejsze, ponieważ też miałem takie wrażenie, czytając właśnie początek, że tak właściwie zostałem wrzucony w wir już czegoś, co się rozpoczęło dawno temu. Tak jakby troszeczkę brakowało tego tła dla wszystkich postaci, ale później już faktycznie do wszystkiego się przyzwyczajamy i możemy się w pełni wciągnąć w całą tą intrygę, która jest nam przedstawiana w albumie. Bogusław Polch, odpowiedzialny za szatę graficzną, on tutaj bardzo dobrze radzi sobie z tym całym tworzywem, ponieważ jest świadom tego, w jaki sposób ta akcja jest skondensowana na kartach, na łamach tej historii, ale warto zaznaczyć, kiedy są sceny akcji, jak on to sam określił, dokonuje takiego kadrowania wiatrakowego. Tutaj na przykład... Tak, jest widać to wyraźnie. Siódma na przykład jest taki specyficzny w tym momencie podział kadru. Podział kadru, tak. I jakby to sugeruje, że akcja w tym momencie dzieje się bardzo, bardzo szybko. Tak. Ponieważ jakby kompozycyjnie te trzy kadry są jednym, w jednym prostokącie. Dokładnie. Co jest jakby kontynuacją tego rytmu, który on nadał w tej całej historii, ale to rozbicie poprzez ten wiatrak, jak to sam autor określił, to w tym momencie daje jasno do zrozumienia, że akcja dzieje się bardzo, bardzo szybko. Tak, no to zdecydowanie odczuć ten zamysł, żeby właśnie
pokazywać, kiedy te tempo jest, przybiera na tempie, znaczy kiedy tempo przybiera na szybkości, o, na prędkości, w sensie, że się faktycznie wszystko szybko dzieje i przechodzimy z jednej walki na drugą, z jednej akcji na kolejną i tak dalej. Bardzo dużo szczegółów. Tak. Rozpoczynając od szaty graficznej Bogusława Polcha, który naprawdę zrobił tu niesamowitą robotę. Tutaj już można naprawdę bawić się, gdzie on naprawdę wcisnął różne szczegóły, szczególiki. Jego wizytówką jest to, że nawet kiedy Funky Kowal trzyma w ręce monetę, to on tutaj nawet skrobie rewers tej monety, imitując jakieś napisy. No niesamowita ilość pracy, no niesamowita ilość szczegółów. Jest tak, że ja się na przykład łapałem na tym, jak są zwłaszcza panoramy jakiegoś miasta, widoki na te całe budynki, jak on miesza, i to jest ciekawe, architekturę taką... tradycyjną z przyszłościową. Tak jest. Tak, widać to wyraźniej. To, jak ponieważ te... oczywiście, to, przepraszam, dokończę tylko myśl, ponieważ jak wiadomo, jak rozwijają się miasta, to cały czas zostaje ta stara, klasyczna architektura dla danych okresów, a obok buduje się nowe budynki. Dokładnie. I nawet pod takim względem Polch tutaj pokazał właśnie tą świadomość takich procesów i mnóstwo detali ukrył. Ja muszę jeszcze przyznać, że bardzo mi się to, z tych wszystkich szczegółów, tych wszystkich, jakbym to określił, designów, tak, takim słowem bardzo polskim, najbardziej moje oko przykuły chyba pistolety z tymi celownikami. One mi się tak strasznie podobają tutaj, że za każdym razem, jak się tylko pojawiały, tak tylko na dłużej się przypatrywałem właśnie, czy faktycznie konsekwentnie one są do końca tak samo pokazywane, faktycznie tak było. I fajny pomysł, mnie się bardzo podobał. Ja miałem niesamowitą radość z tego, że sobie odświeżyłem tę serię, ponieważ po latach znowu wrócić do Funkiego Kowala i chłonąć ten klimat lat 80. science fiction, no to jest niesamowite zjawisko. Tak, parę takich drobiazgów, które chciałem pokazać, na przykład na 58. Tutaj mamy rozmowę przez telefon, taki widzisz zamysł telefonu komórkowego. Tak. Ja mam zwykłą słuchawkę, tylko gdzie tam na górze, gdzie powinien być ten głośnik, to jest mały ekranik. Tak, no przebitywanie przyszłości swoją drogą. Oryginalne komiksy, jak były wydawane, były czarno-białe, zdaje się. I dopiero po jakimś czasie zyskały kolor. I właśnie tu mamy tą wersję kolor, do czynienia z tą wersją kolorową. I też właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy o pierwszej pozycji, to tutaj też warto zaznaczyć, że kolory są też po prostu piękne. Mhm. Za scenariusz łącznie odpowiedzialni są Maciej Parowski, również Bogusław Polch oraz Jacek Rodek. I tutaj również mamy mnóstwo szczegółów. Mnie na przykład bawił fakt, że jak na przykład akcja działa się trochę później, to narrator mówił dokładnie kiedy, że 2 godziny później. Później, tak. Albo 2 doby, albo akcja przeniosła się 2 minuty później. 13 kilometrów dalej, nie? No. I takie dokładne odniesienie. Precyzowanie konkretnie, co się stało. No ale widzisz, jak precyzują, to znaczy, że mają dokładny plan na wszystko. Oczywiście, to też świadczy o tym, że podeszli do roboty bardzo poważnie, tak, profesjonalnie. Jak już... Dbając o każdy tak, szczegół. Tak, dokładnie, ale wspomniałeś właśnie o dwóch scenarzystach. W czwartym albumie mamy do czynienia tylko z jednym, tym właśnie czwartym rozdziałem, najbardziej chyba kontrowersyjnym z tego, co czytałem. Wrogie przejęcie. Jak tego wspominasz, Filipie? To znaczy... Ojejku, no wiesz co, no tutaj ciężko w tym momencie, nie możemy oczywiście zdradzać... No oczywiście, bez zdradzania szczegółów, ponieważ jest to jakby de facto album kończący wszystkie niedomknięte wątki z 3 poprzednich. To znaczy, powiem tak, że jakby znając 3 poprzednie tomy i świadomość tego, że to jest 4. i jakby narysowany, stworzony dużo, dużo później, to jest bardzo mocno widoczny ten przeskok. I jakby w tym momencie ta ciągłość, czytając cały album Funkiego Kowala, rozpoczynając od tych albumów z lat 80., kiedy jednym ciągiem, zakładając, że mamy tyle czasu i przesiedliśmy nad komiksem na raz, przechodzimy do tego 4. albumu, no to można odczuć pewną różnicę. No tutaj szczególnie widać tę różnicę jakby chociażby w dialogach czy wspomnianych technologiach, bo tutaj są już wspomniany na przykład internet, mimo że nie było wcześniej o nim mowy na przykład. Swoją drogą w tym 4. albumie mamy do czynienia z takim, bo to jest tak, mamy bezpośrednią kontynuację po 20 latach poprzedniego albumu, czy tam ponad 20 latach, i dopiero w środku później mamy taki lekki przeskok czasowy.
I zastanawiam się, czy nie lepiej by było właśnie, gdyby od samego początku nie zastosować przejścia właśnie przeskoku czasowego, żeby właśnie bardziej uzasadnić te różnice w tym, jak ludzie się ze sobą komunikują, o technologiach, słownictwie i tak dalej, bo tutaj wszechobecne już takie angielskie słownictwo występuje też w tym czwartym. No Maciej Parowski musiał jednak sprostać, miał pojedynek z samym sobą de facto. No wiadomo, to nie jest powrót do pracy nad komiksem po tylu latach i kontynuowaniem wątków, to na pewno nie jest łatwe wyzwanie dla twórcy. Tak, znaczy ja nie chciałbym być tutaj jakoś mówić ostro, że ten czwarty tom mi się jakoś nie podobał. Ja bym po prostu powiedział, że on był inny. No, najbezpieczniej powiedzieć. Owszem, podobał mi się. To nie jest tak, że mi się nie podobał. On był po prostu... On jest różni się od trzech poprzednich. Tak jak pierwsze trzy nadały pewien klimat, opowiadały ten świat. Czwarty troszkę już to zmienia poszczególne rzeczy. Aczkolwiek traktując jako całość faktycznie... Można mieć... Znaczy, no jest po prostu inny. Nie będę nawet rozwijał tej wypowiedzi. Mnie generalnie czwarty się podobał najmniej z tych wszystkich, ale jeśli miałbym ocenić całość albumu właśnie od wydawnictwa komiksowego, no to jest zdecydowanie pozycja godna polecenia, szczególnie, że jest pięknie wydany. Mamy dodatki w postaci właśnie wywiadów z autorami, kilka stron od właśnie Bogusława Polcha na temat samego etapu tworzenia rysunków, więc no jest to dla fanów Funkiego, jest to zakup obowiązkowy. Dla osób, które się jeszcze z nim nie spotkały, to też jest coś, co im pozwoli w pełni odczuć właśnie, kim był Funky Kowal. Czy wracając jeszcze do czwartego tomu, myślę, że to byłoby mocno krzywdzące mówić właśnie, oceniać czwarty tom przez pryzmat trzech poprzednich. Ja bym to porównał bardziej do twórczości jakiegoś zespołu muzycznego, który na przykład wydał pierwszą płytę, drugą płytę, a potem jakąś zupełnie inną. A potem w trzeciej płycie zmienili swój styl. I no, przez pryzmat dwóch poprzednich ma się wrażenie, że to jest coś zupełnie innego. I od razu jest takie, że nowe to niczym dobre. No ja miałem tak kilka razy w przypadku swojego ulubionego zespołu, więc wiem, co masz na myśli. Także mi się wydaje, że to porównanie będzie najlepiej obrazowało, w jakie po prostu, jak należy podejść do czwartego tomu. A tak to Funky Kowal przecież cały czas jest, no, arcy klasykiem. No i czekamy na film. No z tym filmem to różne plotki były. W każdym razie rzecz niesamowicie obowiązkowa. Polecamy gorąco Funky Kowal z wydawnictwa, no tutaj jest Pruszyński i spółka. Która jest teraz częścią wydawnictwa komiksowego. Tak, no, tak jeszcze zerknę. Tak, no z wydawnictwa z Pruszyński i spółka. Zapraszamy was na kolejny kawałek i do ostatniego komiksu przejdziemy za chwileczkę. Przejdźmy teraz do ostatniego komiksu, tym razem z kraju kwitnącej wiśni z wydawnictwa JPF. Autorką jest Moto Hachio, a tytuł tego komiksu było ich 11. Ja muszę przyznać, że jak pierwszy raz usłyszałem, przeczytałem tytuł, to moje pierwsze skojarzenie poszło w twórczość Agaty Christie i jej książkę i 10 żołnierzyków, znaną też jako I nie było już nikogo. I pierwsze, czego się spodziewałem, że to będzie thriller, gdzie wszyscy się będą nawzajem zabijać. Ale to nie jest thriller, gdzie wszyscy się będą zabijać. Moto Hachio to jest klasyk japońskiego komiksu. Ona rozpoczęła swoją pracę w 1969 roku. No do tej pory już zdążyła zebrać multum nagród, odznaczeń. Tak. Jest jedną z tych pionierek komiksów o tematyce miłosnej. I to, co przynieśliśmy do radia, było ich 11, no to jest... lektura nie byle jaka. Znaczy, dlaczego nie byle jaka? Ja na przykład już wiedząc, co autorka ma na swoim koncie, spodziewałem się, że to będzie faktycznie jakiś romans. Aczkolwiek to zostałem pozytywnie zaskoczony, że nie do końca tak jest. Tak, romans nie jest tutaj na pierwszym planie. Przynajmniej w pierwszej historii, tej głównej. Tak, warto dodać, że komiks miał swoją premierę w Japonii w 1975 roku. Także dosyć dawno temu. Czyli znów mamy do czynienia z komiksem wydanym dawno temu.
Które jest równocześnie klasykiem. Klasykiem, tak jest. Dzisiaj praktycznie trzy czwarte albumów to same klasyki u nas. Tak, cofamy się w tył. Dokładnie, i tak, dokładnie sobie teraz jesteśmy najbardziej w tyle w tym momencie, jesteśmy, jeśli chodzi o rocznik. Rozpoczynamy komiks z historią danego świata. Akcja dzieje się w przyszłości i ludzie zaczęli kolonizować planety. I tak. Te wszystkie kolonie zebrały się jako wspólny organ, nazywa się Terra, ponieważ okazuje się, że kosmos jest zamieszkały przez inne cywilizacje. I Terra, ta cała, przystąpiła do związku międzyplanetarnego, zrzeszające jeszcze inne gwiezdne imperia, takie jak Lota, Segur i Sava. Tak jest. I akcja była ich 11, rozpoczyna się testem do pewnej akademii. I 10 studentów ma przejść ostatni swój egzamin po tym pisemnym egzaminie, który ten ostatni polega na tym, że zostali wysłani w statku kosmicznym na rejs. Tak, na rejs. 50 parę dni, 54. 54 dni bodajże musieli na nim przetrwać i jedyny właśnie komunikat, który dostali w jedną stronę, że właśnie tyle dni muszą tam przetrwać, a w wypadku jakiegoś zdarzenia zagrażającemu na przykład życiu któremuś z nich, muszą nacisnąć czerwony przycisk, gdzie automatycznie przybędunek, ale egzamin wtedy jest niezdany i powtórka dopiero za 2,5 roku. Tak, no i dryfują sobie przez kosmos, totalnie odcięci od jakiejkolwiek cywilizacji, zdani tylko i wyłącznie na siebie. I problem polega się na tym, ty to już zdradza ten problem, że okazuje się, że na tym statku jest ich 11, a powinno być 10. Tak. No i zaczyna się konflikt. I tutaj dlatego moje pozytywne zaskoczenie, ponieważ spodziewałem się romansu niczym w Klan Poe między wampanelami, a tutaj okazuje się, że mamy 11 istot z różnych galaktyk, którzy stoją przed wspólnym problemem. Ponieważ jest ich 11, każdy z nich ma swój własny cel, żeby oczywiście zdać ten egzamin, ale dlaczego okazuje się, że wśród nich jest na przykład król Majów, to jest taka odległa planeta. No w zasadzie przybliżanie każdy z 11 bohaterów zajęłoby nam trochę czasu. Generalnie chodzi o to, że każdy z nich jest inny, pochodzi jakby, ma inne tło swoje. Jedni są hodowcami na przykład warzyw, inni są właśnie monarchami, inni są zwykłymi kowalskimi, że tak powiem. Więc generalnie mamy bogatą galerię pod względem różnorodności. Tak. I warto tutaj zaznaczyć, że każdy z bohaterów ma chwilkę dla siebie i poznajemy jego historię, tak plus minus zwyczaje z planety, z której pochodzi. Każdy z nich zajmuje się trochę czymś innym, więc starają się uzupełnić, a problem 11 pasażera na gapy rozwiązać trochę później. Głównym bohaterem jest Tada. Ma ciekawe imię, nie? Cały czas mówił Tada. Tada z... Jak się okazuje, bardzo szybko ma pewne zdolności nadprzyrodzone, ma bardzo rozwiniętą intuicję. Oraz później się okazuje, że skrywa jeszcze tajemnicę, której sam nie był świadom. Ale to dowiadujemy się dopiero pod koniec tej pierwszej historii. Drugim charakterystycznym bohaterem jest Frol. I Frol jest o tyle ciekawą postacią, ponieważ jest obojniakiem. Tutaj warto zatrzymać się przy nim chwilkę, ponieważ... jest hermafrodytą i on pochodzi z takiej rasy, że on może sobie wybrać płeć. I on... W okresie dojrzewania. Już jak już dojrzeje, to wtedy wybiera sobie płeć. To jest... W ogóle jak spojrzycie na okładkę tego komiksu, to właściwie stwierdzicie, że większość tych postaci wygląda, że to są kobiety, a tak naprawdę to są wszyscy mężczyźni. I tak... Ten motyw, że są właśnie tacy podobni trochę, to tak będzie prześmiewczo się kręcił właśnie podczas lektury. Jednak jakkolwiek nie brzmi to, co Filip właśnie opisał, w żaden sposób to tak jakby nie przeszkadza lekturze. Jest to tak dosyć humorystyczny wątek w pewnych momentach i no, fajnie się go czyta mimo wszystko. Z tym obojniakiem, prawda? Czy w sensie, tak. Że to jest całkiem zabawne tam to przedstawione, jak tam to się nawzajem droczą na ten temat. No tutaj jeszcze od razu możemy uchylić rąbkę tajemnicy, że nasz główny bohater Tada no, w jakiś sposób zaczyna kręcić z Frolem i... Znaczy, ponieważ no, w końcu ma wybór, czy może być kobietą, czy mężczyzną. Kto się droczy, ten się lubi, nie?
Oni się tak właśnie nawzajem sobie dokuczają. W każdym razie ta pierwsza historia to jest właśnie historia w klimacie zamkniętego pomieszczenia. Dokładnie. Coś jak Cube, jak Piła. Niestety jedna ta, albo ja na przykład jeden ten taki gatunek. Jeśli inne mangi JPF-u to Doped, Judge, takie filmy jak Exam, Pracodawca, trochę by się tego znalazło. Tutaj jednak jest mniej krwawe. No właściwie i tam nie ma właściwie w ogóle. I tak, ale jest wciąż tajemnica. Jest tajemnica, kto jest tym jedenastym i pojawia się pewien problem, ponieważ nagle oni zbaczają z kursu i lecą w kierunku pewnej gwiazdy, przez co podnosi się temperatura na statku i zaczyna rozrastać się elektryczny bluszcz, tak, który jest trujący. Dokładnie, więc teraz muszą... Jest walka z czasem. Dokładnie. Jest walka z czasem, ponieważ muszą wytrwać te 54 dni, ale jak policzyli, to nie zdążą po prostu przeżyć, ponieważ dolecą tej gwiazdy i będzie problem. Ale to jest pierwsza historia, ponieważ ten album skrywa jeszcze drugą. Ja tak wcześniej wspomniałem, rozpocząłem tą wymieniankę postaci od tego Króla Majów, ponieważ jakby druga historia dotyczy bezpośrednio tej postaci. Nasza para, Tada i Frol, Tada. Już studenci w tej akademii, przylatują właśnie do swojego kumpla, który, no i tutaj w zasadzie mamy rozpoczęcie kolejnych wątków, już zupełnie inny klimat, ponieważ tutaj mamy intrygi na dworze królewskim. Otóż zupełnie coś innego. Tak, zupełnie coś innego. Otóż jest nasz właśnie kumpel ze statku, który jest władcą, aczkolwiek ktoś na jego dworze chce zrzucić go z tronu, wypowiada wojnę innej planecie i takie już zupełnie inne wątki. Także dwie różne historie z tymi samymi bohaterami, a na końcu jeszcze statki, takie krótkie shorty, tak. To są krótkie historyjki z właśnie naszymi bohaterami, jak są studentami. Co do drugiej historii, tutaj bardzo ciekawe jest opisane ta planeta, na której jest to całe Królestwo Majów, ponieważ okazuje się, że tam jest więcej niż jedna planeta, bo dwie na pewno, plus jeszcze trzecia matka. I historia jest taka, że na tych dwóch planetach żyją dwie rasy tych ludziopodobnych istot. No to są w zasadzie ludzie, ale nie wiem, czy to są tak de facto ludzie od małp. W każdym razie taka ciekawostka, że tak jakby była druga Ziemia i my nie mamy jeszcze technologii, że nie możemy polecieć do nich, do tamtej planety, ale wiemy, że tam oni żyją i raz tam do roku strzelamy fajerwerki, w ten sposób się w jakiś oni komunikują ze sobą. To akurat mi się motyw spodobał. Ale historia, jak mówię, to już są intrygi na dworze królewskim tego króla Majów. Majowie to są oczywiście nie ci Majowie, których my znamy tak. z historii, tylko to jest po prostu taka nazwa własna ich królestwa. Jeszcze warto wspomnieć o kresce, która właśnie jest typowo klasyczna dla tego okresu. Mhm. Zatem warto się przełamać i jeśli wam się taka nie podoba, żeby właśnie zerknąć do tego tytułu, ponieważ warto chociażby dla samej pierwszej historii. Wszyscy szanujący się miłośnicy komiksów japońskich powinni wziąć ten komiks do ręki. Okej, podsumujmy jeszcze komiksy, które dzisiaj omówiliśmy. Najpierw była to seria z wydawnictwa Taurus Media, seria Urban. Później mieliśmy Tajfuna z Zagadka Układu C2 z wydawnictwa Ongryz. Następnie Funky Kowal, wydanie zbiorcze od wydawnictwa komiksowego. Oraz było ich 11 z wydawnictwa JPF. Jeszcze przypominam o konkursie Violent Wrestlers na Facebooku, na Prosto z Kadru. Zachęcam gorąco. Żegna się z wami, znaczy nie, Szymon Dopierała jeszcze będzie siedział przed konsoletą, ale żegna się z wami Wojciech Nelec. Oraz Filip Bong. Usłyszymy się dokładnie za tydzień, w sobotę o godzinie 15. Życzymy wam miłej lektury. Cześć. Cześć. Bada boom, 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 bada bo